Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj ostatnia część ostatniej misji Serious Sam 3BF, dodatek Klejnot Nilu. Oczywiście zaczniemy sobie od tego momentu, gdzie skończyłem ostatnio. Prawie jeszcze tylko sobie mój fotel. O, wyreguluję go. To nam niech się załaduje. I co? Zaczynamy! Chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za tyle wyświetleń. Brakuje mi tylko jeszcze 4 wyświetleń i będzie równe 600. Dziękuję wam za to, że wbiliście już 500. Jestem zadowolony, że mam jakiś tam widzów, jak na sam początek, jak na moją pierwszą serię. Jacyś widzowie się tam pojawili. Po skończeniu tego odcinka idę grać z kolegami w CS-a z pracy. Pugin! O, byczek biegnie. Tu jest jeszcze byczek. Czemu nie ginie? Kurde. Dobra. Teraz pokonamy sobie tego. Ale dajcie mi go rozwalić, no ej. Gdzie ty jesteś? Dobra. Jeszcze paru. Jeszcze tu są. Tutaj, tam biegną. Dobra, chodźcie. Na każdego mi rakiet chyba starczy. Będzie gdzieś jeszcze tutaj jeden, ten taki kamienny. A kurde, ale nie trafiłem. Dobra. Przeładuję. O kurde, nie mam amunicji. Woo! Dobra, jedziemy. Po kolei. Nie pchać się, dla każdego kul starczy. O, drasnęli mnie. Kurde, drugi raz. Ja mam loa. Tak się chcecie bawić ostro? Kurde, życie muszę znaleźć. Wiem, że było gdzieś tu. O, ci tam utknęli, to nie chcę tam. Siedzą. Kurde, teraz to ja mam dopiero loa. Dobra, tu jest życie. Trzeba jakoś uciec, o, tam jest pancerz nawet. Tędy se przejdę. Na inną broń wymienię może, co? Ta chyba będzie odpowiednia. Wydawało mi się, że go tam widzę, tego kamiennego.
Ale dobra, idziemy sobie pozbierać amunicję. I życie przede wszystkim, pancerz, to jest ważniejsze. Kurde, jak na złość, nie ma tu nic. O, tam dopiero jest. Dobra, tam mamy. Kurde, gdzie jestem? Gdzie jestem? Dobra, wysadzimy ich. Nie ma tak dobre C4. Coś nam wyrespiło. Nie może tak być, że oni się respią. Nie ma tu nikogo. Tam jest jeszcze. O kurcze. Haha, nie ma tak dobrze, co? Kanalio ty. Dobra, teraz podejdziemy sobie tu. No i co? Pozbieramy tylko trochę amunicji. Te nam będą potrzebne. C4. Tu jest jeszcze gdzieś szkielet. Kurde, się zbugował pewnie. Dobra. Idziemy sobie po życie. Kurde. Nie wiem czemu, żadnej gry mi nie zacina, tylko przycina mi właśnie Serious Sama. Mam tu 90, no 114 FPS-ów. Ale no nie wiem dlaczego tak się dzieje. Kurde, no patrzcie, no. Masakra. Potrzebujemy karty. No to nie jest źle. I chyba się domyślam, gdzie ona może być. Aczkolwiek pewny nie jestem. Grubasek tutaj jeszcze był. Grubcio. Dobra. Tam powinno być to, czego szukamy. A może tutaj? Tak, mamy klucze. Mamy. Teraz możemy sobie na spokojnie tam iść. Jednak nie na spokojnie. Gin po czwarty. Dobra, zabiliśmy dziada. Tam jest jeszcze. I już nie ma. Tak to się robi.
Schodzimy teraz sobie tu, czekajcie, opanuję tylko kamerę. Schodzimy do podziemi. Mamy kolejną tablicę. Możecie sobie przeczytać, dać pauzę, jeżeli nie umiecie szybko czytać. Ja tego czytać nie będę, ja już to wszystko czytałem. Hey Quinn, I think this is it. Chyba. I bet you can't say that five times fast. Just get in there and activate the time lock. Please. Jeez, you'd think the world was ending. Well, looks like something's happening. Just not around here. That's it. The time lock is online. Sam, this is huge. Well, I've been working out. Oh, this is huge. Oh, sure, yeah, this. Those forces are peeling off to head over there. Head outside for extraction. We'll have a chopper into you shortly. Why don't I go ahead and pretend that I believe you? Dobra. Teraz się zacznie zabawa. Oh, little man is all grown up. Potrzebny nam jest tylko C4. To jest dopiero gruba, patrzcie. A mi tu kurde przycięły teraz. Zapiszemy sobie to tu. Nie padłem w tej misji, prawda? Musimy podejść bardzo blisko. I musimy to powtórzyć kilka razy. No oczywiście będą nam przeszkadzać. Ale damy radę. Podchodzimy na tyle blisko, żeby rzucić. On nam nie zabiera bardzo dużo HP. No, teraz zabrał naprawdę dużo. Podejdziemy do niego jeszcze na chwilę. Musimy pozbierać sobie życie. Weźmiemy sobie życie, pancerz. On ma już tak naprawdę połowę. Skrzynia, tutaj jest ta skrzynia. On nas na spokojnie widzi. Uciekamy, jak widzicie, troszkę dalej. I zaraz będzie po misji. O, na to musimy uważać. Na daleko jest zabójczy.
No jeszcze troszeczkę. Byle nas nie trafił i nie zabił. No i został nam co? Ostatni nabój. Znaczy... Resztówka i pada! Tak jest! Pada! Zobaczcie, ile on ma twarzy! Ja się doliczyłem, jak na razie z tej perspektywy widzę 3. Ale oczywiście ta paskuda padła. Po samolecie i helikopter. I tak się kończy właśnie odcinek Serious Sam 3 BFE Odrodzenie Klejnot Nilu. Wow! Przyszedłem całego Serious Sama wraz z dodatkiem i mam nadzieję, że sypniecie łapkę w górę za mój poświęcony czas i za to, że robiłem to dla was. Subskrybujcie mój kanał, łapkujcie filmiki w górę, bo to jest dla mnie wielka motywacja do nagrywania kolejnych odcinków dla was. Zapraszam do debaty w komentarzach. Zapraszam też kolejnych hejterów, którzy mimo hejtu nie potrafią złamać tego, że będę nagrywał dalej. Nie podoba się, trudno, wyłącz i nie oglądaj. A dla moich fanów i dla moich widzów wielki szacunek. Teraz Chciałem teraz ogłosić to, że skoro już skończyłem nagrywać Serious Sama, będę teraz zbierał przedmioty, które mi będą potrzebne do robienia filmików plenerowych związanych właśnie z tematyką poświęconą Serious Sam. Będą to odcinki w plenerze, jak już sama nazwa mówi, odcinki plenerowe. I będę opisywał mniej więcej coś. Jeszcze nie powiem dokładnie co. Dowiecie się, jak będziecie bardzo cierpliwi. Na razie muszę te rzeczy kupić, żeby nagrywać takie odcinki. A w tym czasie będę nagrywał akademię, taką małą akademię taktyczną dla Silverów w Counter-Strike Global Offensive. Więc mam nadzieję, że jakoś uda mi się pokazać niektórym Silverom, czyli słabszym graczom, jak tak naprawdę powinno się zaczynać na sam początek, żeby być lepszym i żeby wyjść po prostu z tego Silvera. Robię to na razie tylko dla Silverów. Sam nie gram jakoś tam, wiadomo, jak Pasha Biceps, Taz, Snax, Neo, czy wielu innych, czy na przykład Biali, Olof Meister, Flusha, Simple, no wiadomo, nie gram tak. Nie mam też jakiejś tam wygórowanej rangi, jakiejś super, kurde, mega globala wbitego. Nie, miałem MG, spadłem teraz do G1, bo nie grałem dość długo. Zajmowałem się właśnie moim kanałem na YouTube, ale teraz po prostu wracam do Counter-Strike'a powoli. Zaczynam znowu grać w lidze na Faceit'cie. I mam nadzieję, że tymi odcinkami z Counter-Strike'a, taką akademią taktyczną, coś takiego jak prowadził Izak, tylko że postaram się zrobić więcej takich odcinków i jakiś porad, może no niektóre zaczerpnę z internetu, niektóre wam opowiem takie, które ja już sam znam i stosuję, jakieś treningi, jakieś pomoce wam się postaram wyszukać z internetu, żeby wklejać w opisie na przykład miejscówki map. I będę robił też przy tym openingi, ale oczywiście mam drugie konto w Counter-Strike'u, zbiję tam do rangi S1, czyli Silver 1. I będę wbijał właśnie, znaczy kręcił odcinki właśnie na tym kanale, żeby pokazać wam, że nie jest tak naprawdę wyjść trudno z Silvera. Naprawdę nie jest. Najwięcej z Goldów. Ale to będzie na koniec. Oczywiście
Za niedługo zabieram się za pisanie własnej książki. Nie wiem, ile mi to zajmie. I będę chciał nagrać jedną piosenkę. Prawdopodobnie umieszczę ją na moim kanale na YouTube. Znaczy, tych piosenek będę nagrywał więcej, ale zastanawiam się, czy będę wrzucał je po prostu na kanał, na mój kanał YouTube, czy po prostu zachować je dla siebie. Bo to będę robił dla siebie. Ale prawdopodobnie coś mnie natknie i pomyślę sobie, kurczę, Ryoko, przecież jesteś, masz duszę artystyczną, a nie dzielisz się z tym z własnymi widzami? Nie no, na pewno będę je wrzucał, ale to jeszcze się okaże, zobaczę, jak one wyjdą i czy będę chciał, żebyście się pośmiali z mojej twórczości. To jeszcze zobaczę, ale następny odcinek, który nagram w następny poniedziałek, będzie już na Counter-Strike'u, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. I zrobię już tak, że no wiadomo, widzieliście, większość na pewno widziała moje intro na moim kanale i te intro już prawdopodobnie będzie intrem w każdym odcinku. Postaram się tak zmontować, żeby było, bo wiadomo, w serii sami już no w połowie dopiero nagrałem te intro, stworzyłem te intro i mówię, pomyślałem sobie, kurde, no przecież jak od początku nie było intra, to no cała seria już niech pozostanie taka, jaka była, a po prostu w następnej serii będę tworzył właśnie odcinki z intrem. Dodatkowo, co wam jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, będzie konkurs, ale to dowiecie się w pierwszym odcinku plenerowym. Tak, to będzie do wygrania oczywiście gra Serious Sam, klucz do gry na Steamie. Bez dodatku oczywiście, no aż taki bogaty to ja nie jestem. Wiadomo, na wszystko muszę zarobić sobie sam, ale taki gest mogę wam zasponsorować, jeżeli dobrze odpowiecie na trzy pytania. Tak, będą trzy pytania, tyle wam mogę zdradzić, ale kiedy będzie pierwszy taki odcinek plenerowy i kiedy będzie podane pytanie konkursowe, no to niestety musicie uzbroić się w cierpliwość. I dziękuję wam za te wszystkie łapki w górę, które były podczas tej serii. I dziękuję też za wyświetlenia, które nabiliście. Mówię, jeszcze cztery będzie równe 600. I z tego powodu jestem wam wdzięczny, bo to dzięki wam tak naprawdę mój kanał działa. Ja to robię dla was, nie robię tego dla siebie. Oczywiście ja mogę sobie pograć w grę solo, nie muszę tego nagrywać, ale po prostu robię to dla was, bo chcę się dzielić z wami swoją własną pasją. Co wam chciałem jeszcze powiedzieć? Za jakiś rok, dwa będę wyjeżdżał do Kairu i tam też chcę zrobić właśnie filmik, który umieszczę na swoim kanale na YouTube. Mam nadzieję, że to będzie jakaś nowość na YouTube, ponieważ no nie widziałem jeszcze, żeby jakiś streamer albo youtuber wrzucał po prostu filmy z swoich wycieczek, podróży. Nie widziałem. Widziałem tylko jak Izak, chyba to było w Las Vegas, nie, to było w Nowym Jorku, robił stamtąd streama. Ale ja nie będę nagrywał streama, ja po prostu zrobię filmik i po powrocie zmontuję go i wrzucę na mój kanał i to będzie w playliście jako podróżuj z Ryoko. Taka jest koncepcja, taki jest pomysł. Co będzie, to się jeszcze okaże. Mam na to aż 2 lata. Rok albo 2 lata. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chciałem wam coś jeszcze powiedzieć, ale no kurczę, zapomniałem, nie? No zapomniałem, no zdarza się. Pomyślmy, co wam chciałem jeszcze powiedzieć? Dobra, jak sobie przypomnę, nagram kolejny odcinek i wtedy... jak sobie nie przypomnę. Ale dobra, jak sobie przypomnę, nagram kolejny odcinek, tak żeby wam o tym powiedzieć.
A jak sobie nie przypomnę, no to kurczę, no będzie lipa, nie? Ale pewnie i tak sobie przypomnę, co wam chciałem powiedzieć. A teraz, nie przedłużając, skończę ten odcinek i jeszcze raz serdecznie wam dziękuję za to, że jesteście ze mną. I dziękuję kolejnej osobie, która dała mi suba. Jestem wdzięczny takim osobom, ponieważ wspierają to, co robię. A teraz miłego poniedziałku wam życzę. A, już wiem! Jak będzie 50 subskrypcji, odpalam fanpage na Facebooku i tam będziecie mieli różne nowości, ciekawostki ze świata gier. I oczywiście to, co ja robię na przykład na co dzień, poza YouTubem, czym się zajmuję, co robię, jak żyję, to będziecie mieć właśnie na takim fanpage'u na Facebooku, ale tylko wtedy, jeżeli będzie 50 subskrypcji. Na razie jest 19, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, co robię poza YouTubem, nabijajcie subskrypcję. A teraz dziękuję miłego poniedziałku jeszcze raz. Żegna was Ryoko. Cześć!